Witam Was bardzo serdecznie, Rafał z tej strony. Dzisiaj dzień szczególny, dlatego że odesłałem swojego Sparka. Sprzedałem go w ciągu 2 godzin właściwie od ogłoszenia. Przymierzam się do dwójki, dlatego byłem zmuszony go sprzedać, chociaż z ciężkim sercem, bo uwielbiam tego drona. A miałem go w sumie może z 3 tygodnie, może z miesiąc. Trochę nim polatałem, trochę zrobiłem materiałów, zrobiłem cały instruktaż, jestem zadowolony. A w dzisiejszym materiale, słuchajcie, chciałem powiedzieć parę słów na temat tego, dlaczego ludzie nadal uwielbiają Sparka i za co go uwielbiają. Podstawowa sprawa jest taka, że Spark jest bardzo mały i stosunkowo tani jak na takiego drona. Drona najmniejszego od DJI, dlatego że Telo już nie jest całkowicie konstrukcją należącą do DJI. Natomiast Spark waży 350 gramów, jest bardzo zwarty, fajną konstrukcję ma, bo jest mocny, a jednocześnie opiera się wiatrowi. No i w Polsce, słuchajcie, co jest bardzo ważne dla wielu osób, nie trzeba mieć świadectwa kwalifikacji, żeby latać w mieście Sparkiem. Druga rzecz niezwykle istotna to obstacle avoidance, a także sensing system i VPS-y. Mamy tutaj w pełni bezpieczny system, jeżeli latamy do przodu, wsparcie lądowania i zapamiętanie dokładnie miejsca startowego. Fantastyczna sprawa i to, że to jest właśnie dron DJI. Dzięki temu zawdzięczamy tak stabilny głównie zawis, ale też właśnie stabilny bardzo lot. De facto, słuchajcie, to jest niesamowite, że tak mały dron ma wbudowane sondy, bo wiele dronów, które ukazywały się na rynku i były całkiem drogie, jak na przykład, powiedzmy, Karma, były pozbawione zupełnie sond na dole. Takie drony jak na przykład Hubsan Zino, który aspirował jako następca czy konkurent Mavica 1, okazuje się, że on nie ma żadnych sond wbudowanych. I u niego występuje efekt tak zwanej toilet bowl. Także w przypadku Sparkusia możemy cieszyć się faktycznie bardzo precyzyjnym zawisem, jeżeli tylko warunki oświetleniowe pozwalają na to, naprawdę ten dron będzie pięknie zawisał i bardzo stabilnie latał, szczególnie w trybie tripod. Blisko drzew, blisko przeszkód, możemy nim poszaleć mocno. Trzecią cechą, a właściwie zespołem całym cech, jest fakt, że jest to dron DJI, czyli ma wszelkie rozwiązania, które są typowe dla tych produktów, a mianowicie ma na przykład inteligentną baterię, ma procedurę fail-safe, czyli na przykład powrót do domu, czy zawis, czy lądowanie automatyczne. Szereg cech, które wyróżniają produkty DJI właśnie, czyli zapis home pointu, aplikację DJI Go 4. Fantastyczne cechy, które spotyka się tylko w tych produktach. Użytkując już takiego malutkiego drona jak właśnie Spark, można nauczyć się wszelkich procedur DJI, czyli na przykład kalibracji, czy kompasu, czy IMU, czy sensorów. Genialna sprawa. Ma też na przykład lampę statusu, która pokazuje nam, co się dzieje. Właściwie tutaj są nawet 2 lampy, które komunikują się. Wszelkie rozwiązania, które są naprawdę genialne. Nie wspomnę oczywiście o tych dodatkowych sprzedażowych, jak na przykład Palm Take Off, czy Palm Landing, albo na przykład Palm Control, czyli sterowanie dłonią, a także start i lądowanie na dłoni. Dzięki temu, że jest to dron DJI, możemy cieszyć się inteligentnymi trybami lotu, klasycznymi typu Active Track, czy Tapfly na przykład, albo Tripod. Genialne tryby, a do tego mamy quickshoty, co już jest naprawdę fantastyczne i stawia tego drona
No, na bardzo dobrej pozycji. Co jest także typowe dla dronów DJI, mamy tutaj trzy tryby lotu, a mianowicie position, czyli podstawowy tryb, a następnie mamy sport, gdzie możemy latać nawet 50 km na godzinę. No i tryb tripod, gdzie możemy wykonywać bardzo precyzyjne loty, a także fantastyczne, epickie ujęcia. Dzięki temu, że słuchajcie, mamy w komplecie osłony, śmigieł, możemy latać bardzo blisko przeszkód, właściwie na centymetry czy na milimetry, ocierać się wręcz o przeszkody. Jeżeli lecicie wolno w trybie na przykład tripod, można wyłączyć sondę i śledzić drona dokładnie wzrokiem, patrzeć na torze jego przelotu, jak on leci i dokonać naprawdę niesamowitych, ewolucyjnie niesamowitych przelotów. Kolejną zaletą Sparkusia jest fakt, że posiada dosyć fajny sensor, 1 na 2 trzecie cala, jak na takiego małego bąka. To naprawdę fajny sensor, jest większy ten sensor niż na przykład w iPhone 7, czyli możemy naprawdę ciekawe efekty osiągnąć i całkiem niezłe zdjęcia i przyzwoite filmy. Jeżeli tylko wiemy, jak mniej więcej wykorzystać jego zalety, jesteśmy w stanie mocno pociągnąć jakościowo. Jeżeli chcemy wykonać fajne filmy z parkiem, myślę, że dobrze zaopatrzyć się w filtry ND, przynajmniej jeden albo dwa, typu 8, 16. Natomiast też warto, myślę, latać bardzo powoli z parkiem, ze względu na to, że ma stabilizację dwuosiową, mechaniczną. Tam jest gimbal oczywiście, mamy stabilny obraz, ale nie w każdym przelocie, nie podczas wszystkich lotów. Natomiast słuchajcie, genialne możliwości daje aparat fotograficzny, czy możliwości fotograficzne są całkiem dobre. Mamy szereg trybów, między innymi na przykład tryb AEB, genialny tryb czasowy, time shot, czyli możemy timelapsy wykonywać też z parkiem, z automatu. Mamy również panoramy, genialne panoramy, między innymi właśnie panoramę sferyczną, więc możemy bardzo rozwinąć fotografię. Oczywiście dzięki temu, że mamy możliwość przełączenia w tryb manualny albo blokady ekspozycji lub też przełączenia w tryb manualny, jesteśmy w stanie bardzo fajne efekty uzyskać, a także jesteśmy w stanie ręcznie zaingerować w system. Czyli nie wszystko z automatu, ale można zrobić coś ręcznie. Przykładem tutaj mogą być zdjęcia wieczorne z dłuższą ekspozycją, właśnie ekspozycją ustawioną manualnie, albo zdjęcia AEB wykonywane w trybie ręcznym, czyli sami dobieramy kompensację ekspozycji, sami jesteśmy w stanie wykonać zdjęcia w zawiesie, a następnie złożyć je samodzielnie w programie. Ok, słuchajcie, to mniej więcej te cechy Sparka, które przypomniałem sobie podczas tej miesięcznej eksploatacji drugiego mojego egzemplarza. Ja z niego jestem bardzo zadowolony. No, z ciężkim sercem się dzisiaj rozstawałem i myślę, że wiele osób, które posiadają czy posiadały Sparka, podziela moje zdanie. Zachęcam osoby, które nie są zdecydowane albo nie mają jeszcze tyle kasy, zachęcam do tego, żeby spróbowały właśnie przygody na początek ze Sparkiem, bo może się okazać, że to jest fajny dron. Można go przestawić w tryb FCC i właśnie polepszyć jego zasięg. Jeżeli dobrze zaplanujemy loty, jedna czy dwie baterie mogą być wystarczające. Nie trzeba wydawać kasy na dużą ilość baterii czy na zestawy combo. Słuchajcie, kochani, dziękuję serdecznie za uwagę. Kończąc, chciałbym Was jeszcze zachęcić do korzystania z bezpłatnych produkcji. Mówiliśmy trochę o prawie lotniczym, więc mam tutaj dla Was upominek w postaci rozdziału z kursu, darmowego rozdziału z mojego kursu dotyczącego latania legalnie bez świadectwa kwalifikacji. Drugą pozycją, do której chciałbym Was zachęcić, jest mini warsztat fotografii z powietrza i serdecznie właśnie polecam. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia już w kolejnych epizodach. Pa! Remember, and a broken heart is what you get. If a broken